Gruntarek Andrzej Wida. Tu mi ktoś w komentarzu napisał, że przesiedzę w tym, w kryminale. No dobrze, no trzeba się powoli przygotowywać. Szanuj spójność, bo może uratować ci życie. Takim nożem, jak komuś zasadzę pod żebro, co mnie nie lubi, to może mieć niezły problemik. Tu kaster, tu nożyk, tu mamy inny nożyk, taki do grzybów. Trzeba jechać na łowy. Trzeba jechać na łowy trochę. Trzeba trochę połowić kości, nie? Choćbym ciemną przed doliną, nie odpuszczę skurwysynu. Nie? To się tutaj ich postraszymy. Popozorujemy trochę działania. Filozof to dobry pozorant. A z Beatką to już koniec. Ona mi powiedziała, że jej Bóg powiedział, że tam w niebie wszyscy na wszystkich się pieprzą. Trójkąty, siedmiokąty, ośmiokąty. Beata, tam niczego takiego nie ma. Ty masz to w swojej głowie. Ile czasu to robiłaś? Z kim? Przez 25 lat oszukiwałeś Andrzeja? Andrzej jeszcze to musi na 100% sprawdzić, w jaki sposób. Bo ty mi powiedziałeś, że jesteś w ciąży. Przez 25 lat mi mówiłaś, że jestem niepłodny. Nagle się okazało, że jesteś w ciąży. We Wrocławku na ulicy Broniewskiego chyba jest badanie spermy. I muszę tam jutro jechać, jutro czy dzisiaj, zwalić konia i zrobić wyniki. Jeżeli jestem niepłodny, to znaczy, że ty nie jesteś w ciąży, ale nie z moim dzieckiem. Jeżeli jestem płodny, to dlaczego przez 25 lat nie miałem żadnego dzieciaka? To jest dylemat. I ten dylemat będzie postawiony na sądzie ostatecznym. Gruntarek Andrzej, pozdrawiam ze stwórcą na razie.